Dzisiejszy materiał będzie prawdopodobnie jednym z najważniejszych, który nagrałem na tym kanale, i to jest materiał, który pozwoli zmienić Twoje nawyki, wpłynąć na stan Twojego organizmu, totalnie nie inwestując w to żadnych pieniędzy. W dzisiejszym materiale pokażę Ci, jak w prosty sposób odstawić cukier na 21 dni i czego możesz oczekiwać. Jeżeli uda ci się przetrwać, bo nie jest to łatwe, oraz jak to zrobić. Pierwszy krok: Należy odstawić cukier. I teraz możecie wierzyć Zbigniewowi, możecie nie wierzyć, natomiast kto nam broni zrobić test, który będzie trwał 21 dni? Nie mniej, nie więcej. Sami ocenicie, co się stanie po trzech tygodniach z waszym organizmem. Mamy tutaj dwa sposoby. Pierwszy, którego ja jestem zwolennikiem, to jest natychmiastowe odstawienie wszystkiego, co jest z cukrem, co jest cukrem lub co przetwarza się w naszym organizmie na cukier. Niestety mamy pewne problemy, bo przez pierwsze dwa dni będziecie czuli się być może najgorzej w waszym życiu. Pierwsza rzecz to jest totalne rozdrażnienie. Jeżeli ktoś coś wam powie, to wy wybuchacie, zaczynacie reagować impulsywnie. Ból głowy to jest kolejna sprawa i wolę o tym powiedzieć, bo często sięgamy po tabletki. Nie, to twój mózg krzyczy: Daj mi cukru. No i oczywiście osłabienie. Osłabienie, które może cię niepokoić, dlatego dobrze jest robić ten detoks cukrowy w towarzystwie osób trzecich. Nawet jeżeli one nie biorą udziału w Twoim wyzwaniu zdrowotnym, to ty masz spokój, że może ci się wydawać, stracisz przytomność, co się stanie, kto cię uratuje. Dlatego dla Twojego świętego spokoju, niech ta druga osoba będzie. I jeżeli przetrwasz te dwa dni, to dzień trzeci będzie jednym z najpiękniejszych Twoich dni w życiu. Nagle okaże się, że energii masz dużo więcej, nagle okaże się, że idziesz. Pod górę idziesz po schodach i nie złapałeś zadyszki, bo twój organizm zaczyna odżywiać się nie cukrem, a ketonami, ale do tego jeszcze wrócę w dalszej części filmu. Drugi sposób, który część z Was na pewno wybierze, to jest stopniowe odchodzenie od spożywania cukru. I tutaj mamy jakby trzy etapy. Etap pierwszy to jest etap, w którym rezygnujemy ze słodzenia. I nie ma znaczenia, czy mamy tutaj do dyspozycji cukier biały, trzcinowy, czy jest to tak naprawdę miód, który też ma ogromne ilości cukru, albo słodziki, takie chociażby jak syrop daktylowy czy syrop zagawy. To musimy odstawić. Kolejny, może na następny dzień, etap to jest odstawienie mąki, to jest odstawienie wszystkiego, co zawiera duże ilości węglowodanów, bo one zostaną w organizmie. Zamienione na cukier. I tutaj pamiętamy o białej mące, ale również kaszy. Ten popularny kuskus to jest nic innego jak ogromna ilość węglowodanów. Również ryż biały, oczyszczony. W trzecim etapie spróbujmy pozbyć się również słodzików. Pamiętajcie jednak, że te 21 dni będziemy liczyć od zakończenia trzeciego etapu. Dlatego ja polecam etap pierwszy. I ważna jeszcze rzecz, spróbujcie te pierwsze dwa dni tak sobie wyznaczyć, aby dużo pracować, aby dużo się działo w Waszym życiu. Absolutnie odradzam pierwsze dwa dni przeleżeć w łóżku. Nie będziecie nic innego robić, jak tylko myśleć, dlaczego boli mnie głowa i dlaczego nie mogę sobie zjeść owocu. Właśnie o tym nie powiedziałem. Suszone owoce i owoce to jest również w dużej mierze ogromna ilość cukru, który dostarczymy do naszego organizmu. I zwykłe owoce. Też musimy w detoksie cukrowym odstawić, a suszone to już możemy na nieco najwyżej patrzeć przez słoik, bo tam nie ma wody, tam będziemy mieli skoncentrowaną porcję cukru. Po co ten nasz detoks cukrowy? Pierwsza rzecz, mamy wyregulować poziom insuliny, bo zobaczcie, co się dzieje w naszym organizmie: zjadać coś słodkiego, wyrzut insuliny. Masz mnóstwo cukru, ale twój organizm krzyczy chce więcej. Prawda? Zanim to strawisz, poziom cukru opada. Ty zjadasz znowu coś słodkiego. I tak wiecie, góra dół, góra dół. Jeżeli my przeprowadzimy w sposób prawidłowy ten detoks cukrowy, to okaże się, że wyrównamy tak naprawdę poziom insuliny w naszym organizmie i do tego dążymy. Insulinooporność to nie jest coś, czego pozbędziemy się w 21 dni, ale jeżeli te 21 dni wytrzymasz, to nagle okaże się, że potrafisz zapanować nad głodem, nad wilczym głodem. Jedzenie konwulsyjne, widzisz, czujesz, przechodzisz obok piekarni, połykasz, nawet nie delektujesz się i nic z tego nie masz oprócz pustych kalorii. Więc. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Mianowicie jestem w stanie zapanować nad głodem. To ja decyduję, kiedy zjadam posiłek. I czy zjadam ich pięć, czy zjadam ich dwa, czy zjadam je w cztery godziny, czy w osiem, to do mnie będzie należała decyzja. Nie wiem, czy kojarzycie eksperyment, który przeprowadzono na szczurach, jednym podawano cukier, w drugim podawano kokainę. I wyobraźcie sobie, że szczury do cukru 10 razy bardziej się przywiązywały. Cukier to nic innego jak narkotyk. Jeżeli uda nam się nad tym zapanować, wow, bomba, fantastycznie. Cukier insulina to jest również wysokie wydzielanie takiego czynnika insulinopodobnego w skrócie IGF. I to jest coś, od czego powinniśmy zacząć, i to jest ten moment w tym filmie, który powinniśmy udostępniać przyjaciołom, znajomym. Wiecie dlaczego? Bo w tym detoksie cukrowym najważniejsze, co zobaczycie, to będzie wasza skóra, a właściwie wygląd waszej skóry. Na tym chciałbym się skupić, bo dużo osób powie, na coś trzeba umrzeć. I tak wszyscy umrzemy. Ale dlaczego nie mamy tego czasu, który jest nam przeznaczony na tej kuli ziemskiej, przeżyć tak, jak chcemy bez ciężkich chorób, bez udaru, bez nowotworów? Ten czynnik wzrostu IGF to jest m.in. coś, co jest odpowiedzialne za zatkanie mieszków włosowych. To jest substancja odpowiedzialna za to, że zbyt dużo produkujemy sebum. I teraz zobaczcie, czy mamy lat 20, czy mamy lat 48, każdy chce dobrze wyglądać. Bardzo często spora część, właściwie lewia część naszych dochodów, które zostaną nam po opłaceniu tych najważniejszych rzeczy, typu czynsz, mieszkanie, jedzenie, idzie na kosmetyki i na to, jak można sobie polepszyć jakość skóry, wyglądu skóry. Czy zauważyliście, że bardzo dużo osób na starych obrazach olejnych, oczywiście troszkę zretuszowanych, ale wyglądało znakomicie bez dzisiejszych maszyn, bez dzisiejszych zabiegów, które brzmią tak skomplikowanie, że nie potrafię ich powtórzyć, a kosztują za sesję kilkadziesiąt, kilkaset złotych? Bez specjalnych maści na 30, na 40, na 50 lat. Bo jeżeli my zbyt dużo tego sebum wytwarzamy, jeżeli te mieszki są zatkane, jeżeli mamy ciągle łojotok, to co nam da nawilżanie? Właśnie, insulina i cukier jest bardzo mocno odpowiedzialna za suchość skóry, i ciągłe nawilżanie tej skóry z zewnątrz niewiele nam daje tworzy. Efekt sztuczności. E, powiem Wam e, taką dygresję. E, obejrzałem niedawno film z Sandrą Bullock. E, ona kiedyś była moją idolką. Pamiętacie jej filmy? I ostatni film, patrzyłem na nią i zastanawiałem się, czy to jest ta sama kobieta. Inne rysy twarzy, tu naciągnięte, tu wstrzyknięte. Czy my chcemy tak się starzeć, czy nie możemy wyglądać normalnie? O procesie glikacji pewnie słyszeliście. Zbyt duża ilość cukru powoduje, że one łączą się z białkami i nagle nasza skóra zaczyna się błyskawicznie starzeć. To jest coś, co możemy w znacznym stopniu ograniczyć, jeżeli pozbędziemy się cukru. Niewłaściwe złuszczanie się na skórka w sposób nierównomierny to przebiega. Znowu zbyt dużo insuliny, zbyt dużo cukru. A co z bakteriami, które są odpowiedzialne za trądzik i za wypryski, które bardzo często zdarzają się szczególnie u młodzieży, ale nie tylko. Otóż okazuje się, że te bakterie nie będą żerować na naszej skórze, jeżeli nie będzie tam dużo Produktów glikacji, czyli połączenia właśnie cukru z białkami. Najlepszą nagrodą na zakończenie detoksu od cukru będzie położenie dwóch zdjęć obok siebie, na komputerze, na monitorze. Robicie przed i robicie po. Oczywiście bez makijażu. I nagle zobaczycie, wow, to jest zupełnie inny owal twarzy. Bo w detoksie cukrowym pierwszy efekt, który zobaczycie, to będzie taki też efekt wow, to będzie natychmiastowe, błyskawiczne spadanie z wagi. Oczywiście do określonego momentu. I tutaj zwracam szczególną uwagę, że my podczas tego detoksu jesteśmy w stanie spalić cukru w zależności od tego, jaką będziemy prowadzić aktywność fizyczną, bo ona tu jest też ważna, między 100 gram a 300 gram, niewiele. Ale jesteśmy w stanie wyrzucić ogromną ilość wody. Bo to, że my jesteśmy tacy okrągli, napuchnięci, nie tylko łydki, nie tylko kostki, ale również twarz, związane jest z tym, że jak ja mam tego cukru bardzo dużo w naszym organizmie, to mój organizm ma taką rezerwę wody, żeby ten cukier wyrzucić. Dlatego musicie wstawać w nocy, robić siku. I teraz pierwsze dni. Dużo wydalania moczu, i nagle wow, owal zupełnie inny. Wow, ciuszek, w którym nie mogłam się zmieścić już dwa lata, nagle jest luźny. To jest niesamowity efekt, który spowoduje, że warto było cierpieć te dwa dni, kiedy ból głowy i osłabienie, no, wyglądało to na koniec świata. Efekt, który na pewno zauważycie bardzo szybko w pierwszym tygodniu, to jest brak senności i większa ilość energii. Bardziej będziemy potrafili się skupić, ale wróćmy do tej senności. To, co mówiła moja babcia, trzeba po jedzeniu zawiązać supełki w brzuszku, połóż się, odpocznij. I tak się dzieje. Zjadamy jakąś wózetkę, jakiś. Ciasto kremik, gdzie mamy syntetyki, gdzie mamy całą tablicę Mendelejewa. Czujemy tak naprawdę efekt, wow, przez ile? Pół minuty? 30 sekund, a później nagle wszystko nam zjeżdża. Czujemy się o No to sięgamy po jeszcze jedno ciastko. I znowu, wróć do początku filmu, efekt jest taki, a nie inny. Przybywa nam kilogramów, centymetrów, a skupić się nie możemy. I ten brak senności to jest coś, co bardzo mocno docenicie. Skoro mówiliśmy o tym, że wyrzucamy dużą ilość wody, to nagle okaże się, że nasze nerki zaczną odpoczywać. Bo zobaczcie, zbyt duża ilość cukru, zbyt mocne używanie tych nerek może spowodować, że one nam wysiądą. Wiecie, co to są dializy? To jest Koszmar, kiedy jesteś zależny od maszyny. Zbyt duża ilość cukru bardzo mocno uszkadza kłębuszki, które są odpowiedzialne w nerkach za filtrowanie, i nerki zaczynają funkcjonować w sposób prawidłowy. A co się dzieje z wątrobą, z otyłością brzuszną? Każdy, kto ma brzuch, to ma prawdopodobnie insulinooporność. Tutaj mam szczupłe nóżki, tutaj fajne ramiona, a tymczasem brzuch wystający. Mamy problem z bardzo ważnym organem z wątrobą, która jest otłuszczona, i teraz, skoro organizm przestawi się po tych koszmarnych dwóch dniach na odżywianie ketonami, to one są wytwarzane z tłuszczu. I co wątroba jako pierwsze przerobi na energię? To, co w niej zalega, zmniejszenie się wątroby powoduje, że w ciągu tych niespełna trzech tygodni możecie zauważyć, iż tak naprawdę wasze centymetry, obwód w biodrach jest w stanie spaść nawet o kilka centymetrów. Warto dla czegoś takiego pomęczyć się w cudzysłowie trzy tygodnie, chociaż tak naprawdę męczarnia to jest pierwsze dwa dni i będę to powtarzał w tym filmie bardzo często, bo musimy wiedzieć, że nie jest to proste i część z nas polegnie na tych pierwszych dniach, ale ten sukces, ta nagroda, która będzie później, będzie czymś niesamowitym. I teraz po tych trzech tygodniach sam zdecyduj, czy chcesz Pójść dalej tą drogą, czy chcesz dalej ograniczać cukier, bo Twój organizm poprzez ten detoks przestawi się na prawidłowe działanie, jeżeli chodzi o insulinę. Osoby, szczególnie, które mają problem z cukrzycą typu drugiego, jeżeli wytrzymasz, e, następnie uregulujesz ten poziom spożywania cukrów przez najbliższe miesiące, być może, że Twoja choroba zniknie. O tak. Pamiętajcie tylko, że nie jestem lekarzem i ten film nie mógł być i nie może być poradą lekarską, ale to ma być porada jak żyć: jak spróbować wrócić do tego, co było u każdego z nas kiedyś, czy lat kilka, czy lat kilkadziesiąt. Zbyt duża ilość cukru to również pasożyty, ale o pasożytach nagrałem film i tutaj macie przypomnienie. Do zobaczenia.